This is my kingdom come. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Enrux, a to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Gothic 1. Tak, 19 odcinek. Dziewiętnasty odcinek, oddajemy Saturasowi nasz kolejny kamień ogniskujący. Znalazłem kamień, spotkał. No i Gicior, oddajemy kolejny kamień ogniskujący, dokładnie to już trzeci, no i teraz... Oczywiście, kurde, Saturas, nie pchaj się na mnie. Lecimy po czwarty kamień ogniskujący. A tam spotkamy kolejnego naszego przyjaciela. Mianowicie Lestera z obozu na bagnie. Dokładnie już taki spoiler, choć pewnie każdy wie. I tak już w drodze powiem wam co nieco. Od razu mam pozdrowienia dla mojego kumpla Marcina oraz Kacpra i Przemka i Marka. No i to tyle, no i teraz informacji trochę. Nagrałem FIFA tam już, na pewno zobaczycie szybciej niż Gothica, ale już taki spoiler. Oczywiście będę już dla was nagrywał częściej, ponieważ już się zbliża koniec roku szkolnego. No jeszcze nie tak szybko, ale już powoli będą wystawiać te oceny, co nie? No i się będzie zbliżać troszkę więcej subskrypcji, więcej osób tego będzie oglądać te moje odcineczki Gothica, jest. I tak w miarę powiem wam, że nie chce mi się Fira nagrywać, ponieważ bym chciał go w kopie z tym Marcinem nagrać, bo on jeszcze nie ma Fira trójeczki, ale bym chciał go w kopie nagrać, bo mi się tak samemu nie chce. No ponieważ jest trochę trudniej samemu, bo Fir trójeczka to nie jest... łatwa gra, a ja chcę z kimś nagrać. No i mianowicie za Fira będzie seria bardzo, bardzo świetna. Mianowicie nagram Gothica trójeczkę po jedyneczce. Skończę Gothica 3, nagram Gothica 2 Noc Kruka. No i zobaczymy co potem będzie się działo. Na pewno nagram jeszcze Gothica dwójeczkę tego zwykłego bez dodatku. Który już nie jest aż taki świetny, ale jest i tak, bo Gothic 2 to jest podstawa Gothica, tak samo jak jedynka, bo jedynka jest jak dla mnie najlepsza. No i co? Oczywiście subskrypcji mam bardzo dużo, dziękuję wszystkim, że mnie subskrybujecie, oglądacie. No i dziękuję naprawdę tym, którzy piszą tak dużo komentarzy, mianowicie Alone Game, Player TV, The Handrus, tam jeszcze inni. I tak, Q&A, kiedy możecie się spodziewać Q&A? Q&A możecie się spodziewać już za niedługo, ponieważ to bodajże będzie ostatni Q&A na moim kanale. Nie no, żartowałem. Czajcie, jakbym skończył z Q&A-ami. Pamiętam te pierwsze początki Q&A. Tyle pytań, znaczy nie aż tak dużo, ale trochę było. Pewnie teraz jak tego Q&A wznowię, po dwóch tygodniach sypnie się trochę pytań, naprawdę. Jak chcecie, to rozsyłajcie kolegom, żeby mnie subskrybowali, oglądali, łapkowali. No i oczywiście komentowali, bo to jest najważniejsze, żeby rozwijać oczywiście swój kanał. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie się z wami współpracuje. Wy komentujecie, ja nagrywam dla was odcineczki. Dodałem im ich już 94 filmy, czyli jestem zadowolony, ponieważ zbliża się ta wielka liczba 100 filmów. Tak samo zbliża się wielka liczba 10 tysięcy wyświetleń na moim kanale, czyli jestem bardzo zadowolony. Oraz już mam 500 subskrybentów, czyli jestem bardzo zadowolony. Oczywiście dziękuję wszystkim. Gdyby nie wy, może bym nagrywał na tym całym snajperze, co kiedyś tam miałem plany, bo miałem hejtera czy kogoś tam. No i tylko najważniejszym osobom powiedziałem tam, którzy subskrybowali, coś tam oglądali. No i co? Nagrywam dalej na Enruxie. Serie będą. Gothica spróbuję skończyć. Na pewno karierę Porto skończymy.
Oj, z 20-30 odcinków będzie jak nic. Teraz tą karierę będę długo ciągnął. No, jeszcze sobie tak chrząknę. No i co, lecimy po ten kamień, jak widzicie, to tam na górze jest. Czyli po naszej prawej stronie jest, tak? Albo po lewej. Nie, nie wiem. Kurde, chyba no raczej prawa. O, mamy fajkę, bezi zapal sobie. Nie no. Bezi napakowany, co nie, ile on ma sił. Jaki kozak 103. Nie no, ty bezi jesteś po prostu the best. Dobra, tu mamy, tu będzie dużo jaszczurów. Które oczywiście mamy na hita, bo jaszczury są słabe. O kurde. Jaszczury są słabe. Każdy deda na hita. Ale i tak zaraz możemy dednąć, bo tam są ogry. Oczywiście jaszczury lecą. Co jest jeszcze? Jeden? Nie. Dobra. Gotika planuję zakończyć na 30 odcinku. Chyba. Ale nie wiem, na pewno zakończę go na 30. Ale spróbuję go na tym 30 zakończyć. Jak nie, to będzie trochę dłuższy, ale seria jest kontynuowana, możecie się ucieszyć. I tam mamy pana olbrzyma, a mianowicie to jest ogry. Raz, dwa, nara. O kurde, jak ja ostatnio rymy czaskam. Raz, dwa, nara. Raz, dwa. O kurde, nie. Raz, dwa, nara, zią. Co ty robisz, zią? Ja cię nie lubię, zią. Dobra. Tam mam jeszcze więcej tego cholerstwa, monstrum wielkiego, jest, bezi, napakowany żołnierzyk. Dobra, kaman ogrze. Ogarze, dawaj. Raz, dwa i po tobie cieniasie, yeah. Bezi jest najlepszy, ogry są najgorsze. Po co ja tu jestem? Ponieważ tu jest młot, który będzie nam potrzebny dojścia do pana Xardasa. Tak, dojścia do pana Xardasa. O kurde, dwóch. O kurde, pojedynczo, panowie, pojedynczo. O, come on. Pojedynczo, come on. Raz, dwa, no, panowie. Spokojnie, pojedynczo się idzie, a nie w grupie. Ale do Beziego i tak po kolei trzeba iść, to jest po prostu kozak. No i kozak, tyle. Za niedługo trzeba trochę mikstur pokupować, bo niedługo już zmierzamy do Xardasa, tam będzie troszkę czegoś. Tak, tu jest młot, który zaraz nam będzie potrzebny. Tak, młot orków. Tak jest, młot orków. Będzie nam potrzebny, ponieważ mamy golema. A mianowicie, chyba to jest mostowy golem, coś takiego. Oczywiście pójdziemy wklepać, bo inaczej nie przyjdziemy. Zaraz wam pokażę i od razu sobie założę, potem go przebiorę. Potem go oczywiście odłożę, no i będziemy w naszym mieczu blizny. Dobra, tam mamy właśnie tego całego golema. Zmieniamy broń. Ten odcinek musi być długi, ja uwielbiam nagrywać dla was goticzka. Czekajcie, zapis, bo w ogóle się nie zapisuje. Ostatnio, kiedyś to ciągle te zapisy, ponad 100 ileś ich było. A teraz jest ich bardzo malutko. Witam i zapraszam, jest, dwa hity, trzy i do widzenia. Golem mostowy, tak jak wam mówiłem. Dobra, tutaj szum wody, kurde, ucisz się woda. Ojej no, ja tu próbuję komentować, halo. Dobra, Serafis, tak, i krucze ziele. A tam na górze będą harpie. Lester. Hej, co tu robisz? Przybywam z polecenia magów wody. Szukam magicznych artefaktów, zwanych kamieniami ogniskującymi. Szukasz kamieni ogniskujących, tak? Odważny jesteś. Saturas i pozostali magowie z nowego obozu zamierzają wykorzystać ich moc, by wysadzić w powietrze barierę i zwrócić nam wolność. Jak zobaczę, to uwierzę. Tu się zgadzamy. Ale powiedz, czemu ty tu przyszedłeś? Zastanawiam się, czy warto zaryzykować wyprawę do Górskiej Fortecy. Wiesz, jest tam pewien dokument, który chciałbym odzyskać, ale taka wyprawa może się okazać bardzo niebezpieczna. Dokładnie tak, Lester, ale Lester jest pro, jak jest zarąbisty. Przez tę żywą górę?
Pobierałem nauki u najlepszych guru. Ich magia potrafi być bardzo przydatna. Aha, dobra, dobra. Ten dokument, którego szukasz, co to jest? Wiele lat temu władca tych ziem rezydował w górskiej fortecy, skąd kontrolował kopalnie i okoliczne tereny. Jak wszyscy możni, posiadał w swoich zbiorach dokument, który poświadczał jego prawo do tych ziem. Zamierzam odnaleźć to pismo. Przecież tak długo, jak będziemy uwięzieni wewnątrz bariery, ten dokument nie będzie warty złamanego grosza. Wiem, ale prędzej czy później magowie zdołają przerwać barierę. Wtedy ten kawałek papieru zapewni mi dostatnie życie na długie lata. Aha, fajnie, fajnie. Dobra. Moglibyśmy wspólnie rozejrzeć się po fortecy. Niezły pomysł. Prowadź. Spoko, czyli idziemy z naszym ziomkiem Lesterem, który jest po prostu the best. Naprawdę, jego dubbing w tej grze jest bardzo dobry. Tak samo bez jego, czyli jego dubbing chyba Polak daje. Bardzo fajny pan. Oczywiście jego głos jest zarąbisty. Sam bym takiego chciał. No choć niektórzy mówią, że nie mam złego, co nie, ale Bezi to Bezi, no i po prostu twórcy Gothica dobrze, że zrobili coś takiego. Choć w Arcani Gothic 4 no zeszli na psy, no i po prostu zrobili grę, która jest cienka. Po prostu nie było humoru, ani jednej kropli humoru. A tu po prostu mamy olśniewającego, no bardzo dobrego Gothica, w którym jest humor, bo jest oczywiście Bezi. O kurde, te bady tu są, kurde. Come on! Lester. No i co? No zejdź na parter. Lester, ciśniemy, co nie? O! Tak ma być, Lester. No come on, harpia, come on! No to nie, to idę po ciebie, już. No, o Lester, no to o tym wam mówiłem, to jest ziomek. No. O, jeszcze jedna pani przyszła, dzień dobry, zapraszam do tańca, o kurde. Oczywiście zraniła naszego Beziego. Ej, no Lester, uspokój się. Uderzyłem cię raz, ale to nie było celowo. Oczywiście, Lesterze. Chodźmy. No oczywiście, Lester, już idziemy. Tylko ja próbuję tutaj ogarnąć ten dół. Oczywiście wstrętne harpie tu będą. Jeszcze jedna? Nie, ale Lester idzie od razu z bronią. Dobra, mamy tu piwko oraz jakieś bronie, których oczywiście nie bierzemy. I jeszcze zapis sobie zrobimy, ponieważ pokonaliśmy te żałosne harpie, które nam zrobiły troszkę, ale Lester był koło nas, więc nie było większego problemu. Dobra, tutaj na pewno też są harpie. Słuchajcie, tu mamy pokój z harpiami, oczywiście. Raz, dwa. I was nie ma, come on. Ej no, come on. Pan Lester oczywiście nie umarł. Dobra, i zaraz wam coś pokażę. Dużo osób nie wiedziało, do czego Wajcha służy. Ale ja już wiem. O, zebraliśmy ten klucz, gdzie będzie dokument. Dobra, otwieramy. I przygotujcie się na oczywiście kostki, yeah! Nie, walnijcie mnie, fuck, nie. Kostek. Zawsze Robin uwielbiał kostków. Zawsze w Gothicu 2 ich było od cholery, no i on zawsze... O kurde, kostek kolejny. Kostek, come on, raz, dwa, trzy. I po tobie, już się rozsypał pan. Dobra, ciśniemy w skrzyniach oczywiście tego, czego potrzebujemy, czyli miksturki życia. Lester, suwaj dupsko i nie przeszkadzaj. Czyli też mamy na manę. Oczywiście czarów będziemy, czyli tych całych run będziemy używać. Oczywiście potrzebne bardzo. No i co, my już zmierzamy na górę. Ponieważ tam oczywiście będzie nasz piękny almanach. Znaczy, o kurde, harpie. Będzie tam nasz... tam będzie nasz kamień ogniskujący oraz ten cały
tym całe pismo takie, które chciał... Kurde, zamknijcie się czy nie. Który chciał pan Lester, tak? A gdzie on w ogóle jest? Ej, Lester! Halo, come on. Chyba, że on gdzieś jest na górze. Oczywiście, pewnie zaraz harpia nam tutaj wyskoczy. O, Lester! Pójdę się rozejrzeć. Zabił. Bym się zabił przez ciebie, stary! Teraz żeś mi takiego strachu... O kurde, Lester! Lester, ja cię zabiję zaraz gołymi rękami. Dobra, dobra, powiedział nam króciutki dialog, a my byliśmy już tak wysoko, Lester. Teraz będzie kłopot, bo Bezi wskazuje na harpie, dobra, wchodzimy. Czy nie będziemy mieć kłopotów? Nie wiem, bo Lester może, nie wiem, znowu coś wyskoczy. I spadniemy na dół i dead. Tak, będzie dead. Dobra, dobra, gdzie są harpie? Gdzie są harpie? Pan Lester, siemanego. Coś tam... Znalazł. Tamta... Dobra, już do jej zaglądam do niej. Mamy kluczyk i mamy twój list. Halo, Lester. No i narka, my oczywiście tam przeskakujemy, bo tam jest kamień z górskiej fortecy, no i wynosimy się stąd, teleportując się do magów wody. No i to jest już ostatni kamień ogniskujący, no i oczywiście telekinezy nam niepotrzebne, bo ponieważ możemy sobie skoczyć. A teraz teleporcik do Saturasa. I powiemy mu o naszym wyczynie, co zrobiliśmy w górskiej fortecy. Oczywiście odznaczymy sobie ten czar, bo... A dobra, nie mamy go. Saturasie, mamy ostatni kamień ogniskujący. Gadaj z nami tutaj. Znalazłem kamień od... Wspaniale. Nie wiem, jak będziemy... Pójdź teraz do Jordi. Porozmawiaj również z Krono... Czy możecie teraz... Mamy już wszystkie, ale barierę w całym kręgu wody. I co teraz Wiem, ile już zrobiłem, ale w interesie wszystkich mieszkańców. Dobra. Jeszcze jedno. Tak. Musisz iść do... Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć przecież upadek bar... Właśnie dla... Przypomnij... Dobra. No dobra. Dobra, dobra. Cicho, cicho, Saturasie. Długi dialog. Obyś wrócił. No i w nas... Tak, mamy czwarty rozdział, czyli Xardas, czyli... pan, czarny pan, tak, który nam będzie pomagał i my mu mamy pomagać oczywiście. Witaj. Cześć, cześć, Jordianie. Saturas. Ach, przy... I dziękuję za mikstury. Drogi Jordianie, jeszcze mamy się dać do Kronosa. I oczywiście następną misję sobie zaraz, znaczy już w następnym odcinku zrobimy. Czyli w 20, czyli to już będzie taki jubileuszowy odcinek. Dobra, czekajcie, jeszcze sobie pójdziemy chrapnąć, komara walnąć, no i będziemy mogli udać się do Kronosa po 1000 bryłek rudy. I oczywiście w następnym odcinku wypełnimy misję, że mamy iść po magów, a tam co się stanie, dowiecie się już na pewno w następnym odcinku. No jeszcze pójdziemy do Kronosa i zakończam ten piękny odcineczek, w którym dosyć dużo się działo. Długiej drogi do starego obozu nie mamy, więc z chęcią sobie tam pójdziemy. Panie Kronos, ja ci tutaj zagradzam drogę, a ty gadaj z nami. Czekajcie. Saturas powiedział, że masz dla mnie nagrodę. Jako mam. Dziękuję bardzo, przyjacielu. Chciałbym do was dołączyć, tak. Chciałbym do... Jeśli chcesz zostać jednym z nas. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Mam porozmawiać z Lee, ale wiadomo, że po właśnie misji z magami wody, z magami ognia, na pewno wtedy będziemy mogli się przyłączyć, bo ponieważ oni nas wyrzucą ze starego obozu, a to już by było na tyle. Ja się już będę z wami żegnał, tak więc no co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia. Do następnych odcinków z tej serii. Zagrajmy w Gothic, no i cześć!